taki działek, które leżą na terenie osiedla Staszica. To jest w zasadzie wszystko, co mamy jako miasto, jako własność na terenie osiedla Stanisława Staszica, części A i części B. Dlatego też, jeżeli się pojawiła taka okazja, a okazja pojawiła się, wcześniej powiedziałem, z tego historycznego uwarunkowania, a mianowicie zmiany miejscowego planu, brak możliwości realizacji przez właściciela po prostu budynków mieszkalnych na tym terenie, a to zostało poprzedzone naszymi rozmowami, negocjacjami i moim brakiem zgody na odsprzedaż tego terenu. I to, jeżeli się nie mylę, to w 2019 roku próby gdzieś tam podejścia do tego, żeby miasto sprzedało te tereny dla tego właściciela, spełzły na niczym. Ale wracając do tematu, Szanowni Państwo, gdzieś doszły do mnie słuchy i informacje o tym, że pojawiają się mimo wszystko tej dobrej wiadomości, że miasto stało się właścicielem, stanie się właścicielem tego terenu na osiedlu Staszica, pojawiają się pewnego rodzaju słuchy i niepokoje. I właśnie dlatego chciałbym Państwa troszeczkę uspokoić i powiedzieć, jaki jest plan na przyszłość. A uspokoić Państwa w tym sensie, że na pewno nie będziemy tam realizować niczego, czego byście Państwo nie chcieli. To jest jedna podstawowa sprawa. Druga sprawa jest taka, że w momencie takim, kiedy już dojdzie do podpisania aktu notarialnego, co ma nastąpić w lutym, połowa bądź druga połowa lutego, tak kompletujemy dokumenty i tak się szykujemy, wówczas, kiedy ten akt notarialny zostanie podpisany, będziemy właścicielem wydziału. I w momencie po podpisaniu tego aktu notarialnego będę chciał, Szanowni Państwo, ogłosić konsultację. To znaczy przejść przez tą drogę wyznaczoną uchwałą Rady Miasta, jak ona wygląda, zwrócić się z wnioskiem o to, żeby zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. I dzisiejsze nasze spotkanie między innymi służy temu, jak Państwo się do tego zapatrujecie. To znaczy nie do konsultacji społecznych, tylko mniej więcej, jakie one powinny mieć szeroki zakres, czego powinny dotyczyć i jak to ma wyglądać. I dalej, idąc tym tropem, które głosy się do mnie odezwały, że a pojawiły się też takie głosy, że okoliczni mieszkańcy wbrew pozorom są zadowoleni z tego, że ten teren jest ogrodzony, dlatego że przestały się tam spotykać grupki, że przestały się tam w jakiś sposób odbywać jakieś, nazwijmy to, imprezy pod gołym. I to też jest ważne, bo taki głos też gdzieś będzie wyznaczał nasz kierunek. Szanowna Pani, plan mamy, mianowicie mamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jasno mówi o tym, co na tym terenie ewentualnie może powstać i jak to ma wyglądać. Natomiast ja powiem szczerze, absolutnie nie mam pomysłu i nie chciałbym Państwu w konsultacjach społecznych zadawać konkretnego pytania, czy ma tam powstać, nie wiem, ośrodek kultury, dom kultury, teren zielony, parki. No to jest to miejsce, które gdzieś pozyskamy. No i gdzieś wspólnie będziemy decydować o tym, jak ma przyszłość czy urząd miasta przygotuje kilka propozycji? Nie, na pewno urząd miasta nie przygotuje propozycji, nie będzie propozycji w jakiś sposób narzucał. Po to też jest ciało w postaci rady konsultacyjnej, do której się po prostu wrócę. Nie ukrywam, że liczę na wsparcie i pomoc tych osób do tego, żeby rzeczywiście te konsultacje przeprowadzić w sposób właściwy. Pani jest chyba też członkiem komisji, że nie wiem, że to jest. Pani Drosti, gdyby było właśnie tak, jak szanowny pan, kiedy zrobić kilka propozycji, żeby ludzie się do tego ustosunkować.
oczywiście, ależ oczywiście, że tak. Natomiast konsultacje nie będą przygotowane na zasadzie takiej, że Maków usiądzie, wymyśli sobie trzy pytania, pytania za, tylko liczę na pewnego rodzaju kreatywność państwa, też zgłaszanie pomysłów czy pytań, z jakimi pójdziemy. Dużo prościej jest, już zaraz pan mówi jak głos. Dużo prościej jest oczywiście przeprowadzić w ankiecie, zadając pytanie, czy jesteś za tym, żeby było to, to, to i to. Ale też z drugiej strony sformułowanie tych pytań nie może być takie, że będzie nam wykluczało jedno albo drugie. Bo skoro mówimy o tym, się pojawia pytanie, czy to jest gotowe blisko, nie wyklucza, nie wiem, skweru, parku, zielonej części, która gdzieś będzie. Gdzie będzie usytuowane to boisko, gdzie będzie część, czy na przykład, nie wiem, to co pani powiedziała, siłownia dla na przykład seniorów, których dużo jest na terenie osiedla. No oczywiście, że tak. No proszę państwa, dlatego wiele projektów z budżetu obywatelskiego na każdy rok nie może być zrealizowane i odpada w tych początkowych fazach. Bo nawet osoby mieszkające na terenie osiedla Staszica składają z takich wniosków. Składają na tereny, które nie należą do miasta. Ja mam 10 milionów. Ja wiem, no to tak samo jak ludzie nie wiedzą, która droga jest gminna, która droga jest powiatowa, która jest wojewódzka, a która jest terenna. Ja sam nie wiem, na przykład, jak na stalowe czy na ołówkowe stoją identytanie w barkę. czy będzie zwrot, tak, gdzieś tam w regionie.